niedzielę będą zarabiać na tej reklamie, że te wyrzutnie rakietowe znowu się Polacy, wiesz, podniecają. No. W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARS, a więc dywizjonu, który w znaczny sposób zwiększy zdolności Wojska Polskiego. To będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, to sprzęt sprawdzony w Afganistanie, w Iraku, w Syrii. To sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki. Wprowadzenie systemu HIMARS to kolejny element realizacji programu modernizacji sił zbrojnych. Wraca tymczasowa kontrola na granicy Polski. To jeden ze środków ostrożności wprowadzonych w związku z planowaną na środę i czwartek konferencją bliskowschodnią. Straż Graniczna przypomina, podróżujący muszą mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Polska Straż Graniczna staje się jedną z najnowocześniejszych tego typu formacji w Europie. Tak mówił minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński podczas wczorajszej wizyty w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Chównikach. Wyposażono w bardzo dobry sprzęt. W samym 2018 roku to było ponad 200 milionów złotych. 2018 rok to przełomowy, jeżeli chodzi o wyposażenie. To ponad 300 nowoczesnych samochodów, które trafiło do funkcjonariuszy Straży Granicznej. To nowoczesny sprzęt do lokalizacji obiektów latających, do modernizacji przejść granicznych, do jeszcze skuteczniejszego i, co niezwykle istotne, bezpieczniejszego wykonywania służby. Międzynarodowe spotkanie poświęcone będzie budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Obecność na wydarzeniu potwierdzili m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, sekretarz stanu Mike Pompeo i premier Izraela Benjamin Netanyahu. W nadchodzącym tygodniu prezydent Andrzej Duda ogłosi swoją decyzję w sprawie żałoby narodowej po śmierci Jana Olszewskiego. Na pewno potrwa ona dłużej niż jeden dzień. Taką informację przekazał prezydencki minister Andrzej Dera. W budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie udostępniona jest księga kondolencyjna. Dziś można się do niej wpisywać do godziny 18. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego ma szansę na 4 nagrody BAFTA. To brytyjskie odpowiedniki Oscarów. Rozdanie nagród już dziś wieczorem. The nominations for director Pavel Pawlikowski for Cold War. Brytyjczycy docenili romans rzucony na tło trudnej powojennej historii Polski i Europy i z dodatkiem odrobiny osobistych doświadczeń Pawła Pawlikowskiego. Jeździłem z kraju do kraju, raz z jednego uciekałem. To mój kulturowy bagaż, przekraczanie kolejnych granic, legalnie lub nie, no i nadzieja, że wydarzy się coś niesamowitego, a potem zawsze nieunikniony zawód. Tak mówił niedawno reżyser w BBC. Ten film ma w sobie bardzo dużo nostalgii ostatnimi czasy. Ta nostalgia za latami 50. czy nawet 60. jest tutaj w Anglii bardzo obecna. Tłumaczy Polskim Radiu Marlena Łukasiak z Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. W kategorii najlepszy reżyser Paweł Pawlikowski zmierzy się ze Spike'em Lee, Alfonsem Cuaronem, Bradleyem Cooperem i Jorgosem Lanthimosem. A w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny Zimna Wojna bierze udział w wyścigu ze złodziejaszkami Hirokazu Koridem, Rową, Cuaronem, Dogmanem, Mateo Garona i Kafarnaum. Nadine Labaki. Dla Polskiego Radia Adam Pawlikowski. Ruszyła ostatnia tura ferii zimowych. W piątek po lekcjach uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego rozpoczęli przerwę od nauki. Łącznie to ponad 1 600 000 dzieci. 171 tysięcy uczniów spędzi ferie na wyjazdach w kraju, 11 tysięcy pojedzie za granicę, a 149 tysięcy zimową przerwę od nauki spędzi na półkoloniach w miejscu zamieszkania. Wynika z prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bazy wypoczynku. Ci uczniowie, którzy nigdzie nie pojadą, mogą spędzić wolny czas w ramach akcji Zima w Mieście, organizowanej w wielu miejscach w kraju, zaznacza rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. To oferty, dzięki którym uczniowie mogą na chwilę oderwać się od zajęć w szkole, natomiast spędzić ten czas aktywnie w muzeach, teatrach, kinach, na lodowiskach. I kiedy jedni uczniowie zaczynają ferie, to inni je kończą. W poniedziałek w szkolnych ławkach znowu siądą uczniowie z województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A kolejne informacje dnia już za niecałe pół godziny. Teraz czas na
informacje sportowe. Krzysztof Kuzak, dzień dobry. Natalia Maliszewska, liderka Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. Dziś spróbuje postawić kropkę na D, czyli zapewnić sobie zwycięstwo w tej klasyfikacji. Przypomnę, że wczoraj Polka zajęła drugie miejsce w zawodach w Turynie i ogłoszono, że ma już zapewniony triumf, ale okazało się jednak, że teoretycznie szansę ma jeszcze holenderka Lara van Ruiven. Zamieszanie wyjaśnia trenerka polskiej kadry Urszula Kamińska. Generalnie w tym roku odbyło się niestandardowo, bo tylko 5 pucharów świata z przewidywanych 6, więc większość grona trenerskiego myślało, że po prostu jeden wynik z Kazachstanu zostanie uznany jako ten wyłączony z rezultatów. Natomiast ISU poszło zgodnie z przepisami i postanowiło wykluczyć 2 najsłabsze biegi dla zawodniczki. Nie jest to korzystna sytuacja dla Natalki, natomiast z drugiej strony też zmobilizuje to do dalszej pracy, ponieważ gra o Puchar Świata jest w dalszym ciągu otwarta. Polka i holenderka dziś w Turynie awansowały już do półfinału. Ilka Stuchec wygrała zjazd podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w szwedzkim Öre. Słowenka obroniła tytuł wywalczony przed 2 laty na trasie w szwajcarskim St. Moritz. Drugie miejsce zajęła Szwajcarka Corinne Sutter, a trzecie Lindsay Vonn. Dla 34-letniej Amerykanki był to ostatni start w karierze. Polki nie startowały. Arka Gdynia podejmie koronę Kielce w meczu 21. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Napastnik gospodarzy Rafał Siemaszko wierzy w lepszy występ swojej ekipy niż w pierwszej rundzie w spotkaniu w Kielcach. Pierwszy mecz kompletnie nam nie wyszedł w Kielcach. Przegraliśmy go 2-1. Był to chyba jeden z najgorszych naszych spotkań. Także no pora rewanżu i zobaczymy, co się wydarzy. Jest na 11. miejscu w tabeli, do zajmującej 7. pozycję korony traci 6 punktów. Początek meczu o 15.30. W drugim dzisiejszym spotkaniu Wisła Płock zagra przed własną publicznością z broniącą tytułu Legią Warszawa. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18. Wcześniej, po 16.15 w Lahti powinna rozpocząć się pierwsza seria indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wśród zawodników m.in. 6 Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. A ponownie o sporcie o 17.35. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakim prawem? Dzień dobry, witam Państwa w programie Jakim prawem? A do czego naszym gościem jest Pan Stefan Soczkowski, a co Pan? Dzień dobry, kłaniam się. Zaprosiłem Pana mecenasa, bo pomyślałem, że trafia nam się ostatnio dość dużo takich ciekawych przypadków sądowych, które mogą dotyczyć nas wszystkich, a mianowicie mówię o nieprawomocnym wyroku, w którym to jedna nasza współobywatelka wygrała sprawę ze Skarbem Państwa, a dotyczyło to smogu. I wygrała tą sprawę, wywodząc swoje roszczenia na podstawie przepisów o naruszeniu dóbr osobistych. My to kiedyś robiliśmy już audycję na ten temat, ale to dotyczyło publikacji, ale tutaj mamy do czynienia z takim, wydaje mi się, zupełnie innym pojęciem dóbr osobistych. Panie mecenasie, co Pan sądzi na ten temat? Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, jak widać, stają się coraz bardziej popularne. No i ten katalog dóbr podlega rozszerzeniu, jak widać. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że to orzeczenie sądu rejonowego jest jeszcze nieprawomocne, więc ja bym spokojnie poczekał na prawomocne orzeczenie w przedmiocie akurat w tej sprawie. Natomiast niewątpliwie katalog się rozszerza i będziemy mieli do czynienia z ciekawym orzecznictwem w tej sprawie, w tych sprawach, ponieważ ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Jeśli mówimy o ochronie dóbr osobistych, to w pierwszej kolejności stereotyp jest taki, że myślimy o sprawie karnej, o postępowaniu karnym. Ale to mówimy o pomówieniu, ale... Tak, mówimy o pomówieniu, może... artykuł 212 KK. Natomiast mało ludzi kojarzy te sprawy z czysto sprawami cywilnymi, zawisłymi przed sądami okręgowymi, no bo tu jest ta właściwość rzeczowa sądu okręgowego. Chyba że jak spojrzą na jakieś plotkarskie portale, które co rusz dokonują przeprosin poszczególnych osób, no to wtedy możemy to kojarzyć ze sprawami cywilnymi. No, myślę, że tutaj ten ciężar jest zachwiany, bo ochrona dóbr osobistych to przede wszystkim sprawy cywilne. Ale może wszystkim
słuchaczom wyjaśnimy jeszcze raz, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego akurat sąd mógł się dopatrzyć naruszenia dóbr osobistych, bo ja zacytuję wprost artykuł 23, szanowni państwo, kodeksu cywilnego, on mówi tak, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. No i tutaj wydaje się, że chodziło o to zdrowie, prawda? Bo tak media przynajmniej relacjonowały tą sprawę, że pani mówiła, że nie może swobodnie biegać, prawda, bo jest takie zanieczyszczenie i to jest szkodliwe. Po czym zapaliła papierosa? Tego powiem szczerze, nie wiem. ale to jest znowu czyjś wolny wybór, a artykuł 23 mówi o tych dobrach, prawda, i to może powie państwo, to jest katalog otwarty, to tutaj ustawodawca wymienia, daje przykład, ale powiedzmy jeszcze, żeby słuchacze mieli dopełnienie, bez artykułu 24 on mówi tak, ten czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne, zaś dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel. I ja się tak zastanawiam w tym przypadku, no bo tutaj ustawodawca mówi, że jeżeli dochodzi do takiego naruszenia i sąd stwierdził, jak wiemy, pani wygrała w pierwszej instancji, doszło do naruszenia, to osoba, która się go dopuściła, powinna dopełnić czynności potrzebne do usunięcia skutków. To tak się tylko zastanawiam, to co Skarb Państwa ma zrobić? No, bo trudno sobie wyobrazić tak naprawdę. Ja wskazuję na jedną podstawową rzecz. No, fakt, że mamy do czynienia z katalogiem otwartym, no nie może oznaczać, że my ten artykuł interpretujemy dowolnie. W pierwszej kolejności przecież ustawodawca mówi o czci, o dobrym imieniu, o nazwisku. Nie, zdrowie jest właśnie pierwsze. Tak, ale to trzeba wykazać w procesie, że zostało naruszone. Dalej, dobrze. Tutaj taki mały niuans. Ale jest domniemanie działania bezprawnego, prawda? Tym skórozwany. Dokładnie. I tutaj... To jest wojna. Chyba bronić się. Jasna sprawa, że trzeba iść. Jezus powiedział, że kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie. Więc w jaki sposób bronić trzeba się? Mądry głupiemu ustąpi, więc proszę zdobywać mądrości Bożej z Biblii, Bożej mądrości intelektualnej, Bożej mądrości intelektualnej. Ścieżki rowerowe. Powiem państwu zupełnie szczerze, w zimie po tych ścieżkach prawie nikt nie jeździ.
jeździ? No bo jest zimno. Ścieżki rowerowe, no rowera raczej się jeździ przez pół roku, może 6 miesięcy. Natomiast zwężenie drogi spowodowało ewidentne korki, tam jest codziennie korek. I teraz tak sobie wyobrażam, że no mogą być dwa roszczenia. Pierwsze roszczenie to takie samo, jak miała pani, która stała się słynna, bo pozwała Skarb Państwa. Tutaj byśmy pozwali pewnie miasto stołeczne Warszawa. Albo zarządcę dróg. Albo zarządcę dróg. Byśmy sobie znaleźli pewnie tego kogoś. Ale byśmy też, pozwali o ten smog. No bo ewidentnie zwężenie tej drogi powoduje większe spalanie. Ale ja sobie wyobrażam jeszcze takie inne bardzo ciekawe roszczenie. No bo ktoś może powiedzieć tak. Ja muszę tędy przejechać codziennie, bo gdzieś tam muszę jeździć. I ten korek wywołuje we mnie głęboki stres. Czyli źle wpływa na moje zdrowie, no bo każdy lekarz powie, że głęboki stres, albo nawet stres źle wpływa. A wcześniej tego nie było, bo były cztery pasy. Co więcej, dodatkowo człowiek traci czas, który mógłby poświęcić dla siebie rodziny najbliższe. A to jest jeszcze ciekawsze roszczenie, byśmy mieli, szanowni państwo, bo były utracone korzyści, bo ktoś może powiedzieć, dawniej przyjeżdżałem w X minut, a teraz jadę X plus, prawda? I tak się tak naprawdę zastanawiam, czy ten sąd rejonowy i czy to jest możliwe, no bo to jest chyba jakaś taka, zaczyna nam się jawić jak puszka Pandory. No tak, ja jestem przekonany, że prędzej czy później dojdzie do masowych roszczeń tego typu, tak? Czy to chodzi o smog, czy chodzi o inne zjawiska, no to będzie pole do procesowania się dużych grup ludności ze Skarbem Państwa, czy właściwym miastem, zarządcą dróg, no bo jak nazwać to orzecznictwo, do którego się teraz sprowadza ta sprawa, tak? No, staje się coraz bardziej powszechne. Dla mnie no jest nuta absurdu w tym wszystkim. No, ja właśnie też się tak zastanawiam, bo mamy generalnie problem w Polsce z tych spraw, sędziowie się skarżą, że spraw w sądach jest za dużo, że nikt nie jest sobie w stanie z tym poradzić, że my ze wszystkim idziemy do sądu i to pewnie jest prawdą, bo no bo powiem zupełnie szczerze, jeżeli nie ma innej możliwości wyegzekwowania na przykład, nie wiem, 130 zł, niż pójść do sądu zamiast, nie wiem, zrobić jakąś przymusową mediację, albo bo taki system działa, no to jeżeli to orzeczenie się utrzyma, no to będziemy mieli chyba coś w rodzaju lawiny. No tak jak powiedziałem na początku, jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście się utrzyma, a jeśli się utrzyma, to w jakim zakresie. No. Znaczy ja myślę, że ono się nie utrzyma. Że tutaj jednak sąd drugiej instancji zwycięży pewien rozsądek z bardzo prostego powodu, z prostej wykładni tego przepisu, chyba że nie jest ono bezprawne. Ja nie widzę tutaj bezprawnego działania Skarbu Państwa, jak tak analizując samo zjawisko smogu. No bo co Skarb Państwa może zrobić z tym, że mamy takie, a nie inne zanieczyszczenie? Plus wykazanie w procesie, że rzeczywiście ten smog jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zjawiskiem smogu, a pogorszenia stanu zdrowia. No tak, ale jeżeli pójdziemy tak w takie dobra osobiste, sensu stricto, bo wolność też jest i ktoś powie, że on nie może się tam poruszać, bo mu tak śmierdzi nie wytrzymuje, no to wtedy mamy taką kwestię bardzo subiektywną. No tak, no to i właściwie niewykazywalną, prawda? No to za parę lat dojdzie do tego, że jeden kierowca pozwie drugiego, bo są zanieczyszczenia powietrza przed nim, tak? W postaci spalin. No mówię, że to jest sytuacja absurdalna. No jest zagrożenie dla sądów masowością i skalą tych roszczeń, tak? No, trudno sobie wyobrazić nawet. No, to już będzie sytuacja, gdzie każdy każdego pozewnie. A może rozwiązaniem na to jest taki... My tu też rozmawialiśmy, był u nas pan wiceminister Piebie, jak rozmawialiśmy o nowym projekcie postępowania cywilnego. I tam na przykład sąd będzie mógł odrzucić pozew, w ogóle nie wzywając nikogo na rozprawę, uznając za roszczenie ewidentnie bezzasadne. Może to jest jakaś furtka. Ja jestem przeciwnikiem zmiany prawa, częstej zmiany prawa, tak. Myślę, że tutaj jest kwestia tego, żeby orzecznictwo wypracowało na już utartą ścieżkę, tak, postępowania. Ale panie mecenasie, w dobach osobistych to mamy tak sprzeczne orzeczenia, że o ile ja pamiętam, a pracuję troszeczkę w tym zawodzie, to utartych ścieżek jest bardzo mało, jak to pan ładnie nazwał, i chyba będzie z tym problem.
roszczenia. My mamy problem z bardzo prostym zakrywaniem wizerunku człowieka. Jaka tabelka ma być? Roszczenia odszkodowawcze też mają postać roszczeń masowych, bo to są miliony pozwów, a orzecznictwo w tych sprawach jest klarowne, więc nie widzę przeszkód, żeby i w tym zakresie było tutaj bardziej klarowne orzecznictwo, jeśli chodzi o dobra osobiste. No ale przez lata mamy z tym problem. Przez lata tak naprawdę nie wiadomo, bo nawet z oświadczeniami, gdzie one by mają być zamieszczane, ktoś kogoś pomówił w gazecie, były takie orzeczenia, że ma przepraszać w innych gazetach, były orzeczenia bardzo dużych kwot zadośćuczynień, były orzeczenia bardzo małych kwot zadośćuczynień, więc ja powiem zupełnie szczerze, ja tu jestem pesymistą, a nie optymistą co do tego. Jeszcze znaczy, właśnie... Plusem jest to, że zajmuje się tym sąd okręgowy w każdym przypadku, także tutaj ale tutaj bardziej mieliśmy sąd rejonowy, bo ja też widziałem takie przypadki, że jeżeli kwota dochodzonego roszczenia była poniżej tego progu sądu okręgowego, to sądy rejonowe się tym zajmowały i nawet jak wnoszono o zmianę, to sądy okręgowe to utrzymywały. To nie, to ja jestem tutaj za tym, by to jednak jednolicie rozstrzygał sąd okręgowy. Ja się z tym zgadzam, że dobrze jest, żeby były właściwe te... żebyśmy mieli pewność, gdzie my mamy się sądzić, prawda? Jednak w tych dobrach osobistych, bo to się zaczyna robić... Robi się bałagan, ale robi się dość duży problem, bo jeżeli nastąpi umasowienie tego typu roszczeń, bo już się pojawiła taka nowa zapowiedź, że jeszcze jedna osoba, tylko tym razem chce pozwać samorząd o ten sam smutek. No, to jest pewien problem. To kto za to odpowiada? To samorząd odpowiada, Skarb Państwa, czy nikt nie odpowiada? Bo o tym tak naprawdę też nikt nie dyskutował, wszyscy mówią o tym, że trzeba z tym walczyć i tak dalej, tylko no dobrze, no ale to też jest takie dość trudne, bo jak kogoś na przykład nie stać na piec gazowy, a pali piecem, który spala węgiel, to co to jego też będzie można pozwać, bo on jest czymś sąsiadem, to zaczynamy dochodzić do... No jak dochodzimy do absurdu, to w takim razie z postulat de lege ferenda, by zamknąć katalog określony w artykule 23 KC. Co myśli pan, panie mecenasie, że ten katalog będzie zamknięty? Że ktoś się zdecyduje na taką zmianę, żeby zamknąć katalog? Albo zamykamy katalog, albo będziemy mieli do czynienia prędzej czy później z powszechnością tych sporów i z tymi sporami coraz bardziej absurdalnymi. Znaczy ja sobie wyobrażam tam spory, które mogą być zupełnie absurdalne, które na przykład dotyczą medycyny. Bo tam jest, każdy ma na przykład inną odporność na ból i nagle może się pojawić takie roszczenie, że nie wiem, komuś zrobiono zaszczep i on nagle poczuł się urażony, tak. To go zabolało. Albo go u dentysty zabolało, tak, więc... No to może już to nie podpowiadajmy tak, tak mocno odnośnie tych różnego rodzaju roszczeń, ale no bo ja powiem zupełnie szczerze, zaczynam się obawiać takich... Roszczenia, to jest trochę podobne do Ameryki, prawda? No tak, śmiechami, natomiast te roszczenia dla mnie są bardzo realne, tak. No jeśli kogoś coś boli przy zabiegu medycznym czy stomatologicznym, ma obniżony próg bólu, no to takie roszczenie, ja jeszcze o tym wspomniał przed dokonaniem zabiegu, no to takie roszczenie w mojej ocenie jest zasadne. No ale to chyba jest w ogóle tak już idąc to w inną stronę, to jest chyba w ogóle problem nowoczesnej medycyny, prawda? Że my coraz więcej możemy zrobić, coraz bardziej możemy się ratować, ale też oczekujemy komfortu. Coraz większego komfortu, tak, prawda? Tak, tak. A pytanie jest, czy w ogóle lekarz jest w stanie zapewnić taki komfort? No to już pytanie na jedną audycję, myślę. No tak, tylko mamy to orzeczenie, które moim zdaniem otwiera swego rodzaju puszkę Pandory, jeżeli chodzi o roszczenia i pcha nas trochę w stronę Ameryki, ale w tym niedobrym tego słowa znaczeniu. Niewątpliwie to pcha nas, ja nie wiem, czy sądy są świadome tego, co się może stać i ustawodawca przede wszystkim. No ja bym spokojnie poczekał na tą drugą instancję. Myślę, że nie do końca, bo pamiętam taką sytuację, kiedy był taki jeden wykładowca uniwersytecki, który twierdził odnośnie sprostowań, że właściwie sprostowanie, co było kontra lege,
nie trzeba badać prawdziwości informacji sprostowanej, że to jest wypowiedź osoby, która prostuje. Pomimo tego, że ustawodawca nakazuje redaktorowi naczelnemu zbadać, to pomoże odmówić. No i przez lata tak było, że badaliśmy tą prawdziwość tych twierdzeń prostowanych i później nagle poszła taka fala, że sądom się spodobało łącznie z Sądem Najwyższym ta teoria. I co się okazało? No, roszczeń o sprostowanie się pojawiło tak dużo, że się zrobił problem. No to będziemy mieli analogiczną sytuację. A teraz sądy sobie radzą inaczej. Znowu mam orzeczenia contra lege, które znowu idą w zupełnie inną stronę, że niby brakuje podpisu i tak dalej. A tego bym nie chciał jako prawnik. Ja bym wolał jednak, żeby tu była stabilność tego orzecznictwa. No ale jednak z tego przykładu wynika, że jakieś orzecznictwo się klaruje prędzej czy później, tak? W którąś stronę. No tak, ale to jeżeli chodzi o sprostowanie, wcale moim zdaniem nie poszło w dobrą stronę, bo ono jednak mimo wszystko Sąd Najwyższy dopuścił to, a ustawa mówi co innego, to tutaj też tak będziemy mieli, że zapomnimy o tej, że nie ma bezprawności. Musimy się spotkać już prawomocno, bo wtedy sprawa będzie ewidentna. A ja myślę, że prawomocny wyrok tutaj tego nie zakończy, dlatego że obawiam się, że chęć wprowadzenia w obrót takich orzeczeń będzie tak duża, że pewnie przejdzie to przez Sąd Najwyższy, a później trafi do Strasburga. Niewątpliwie jest ciśnienie właśnie na wnoszenie tych sporów, bo każdy chce zarobić i tutaj powód się znajdzie niewątpliwie. A to pan mecenas już tak brutalnie powiedział o tym celu merkantylnym postępowań. Tak. Myślę, że słuchacze na to zasługują. Ja powiem szczerze, przez lata to w sądach mówiłem, że większość pozwów o naruszenie dom osobistych nie jest pozwami. Lepsze to jak tamto. O zapłatę. Już. Bez realnej podstawy. Jaka mądra, widzisz, pani wątka. Chyba się nie doczekałem jakiegoś takiego dużego audytorium. Są składy takie w sądzie apelacyjnym wasze, które zmieniają te roszczenia, ale są takie, które niestety nie zmieniają. I dużo z tych powództw są powództwami stricto merkantylnymi, czyli o pieniądze. I tego też się obawiam, że tak to się może zakończyć, ale dzisiaj to posłuchamy pana mecenasa, czekamy na prawomocne rozstrzygnięcie i pewnie wtedy się znowu spotkamy i zobaczymy, czy będziemy mieli coś nowego państwu do powiedzenia. Nieprawomocny, zatem poczekamy. Dziękujemy bardzo naszemu gościowi, a był nim dzisiaj Stefan Saczkowski, radca prawny. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Artur Wdowczyk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją. Jak wariuję, no. Tylko, proszę powiedzieć, z tą reklamą to jest tak, że oni by chcieli zarobić, wiesz, 90 groszy, 95 groszy by chcieli zarobić. Nie wiadomo na kim. Nie można tak w niedzielę. W niedzielę ludzie powinni się przemieszczać i do kościoła pójść na mszę. No niestety, proszę państwa. Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, trzeba się troszeczkę dać uduchawiać, uduchowić, być człowiekiem, nie krową, nie jakimś tam bydlęciem, bo to nie ma sensu. Zapraszamy państwa serdecznie, przesyłamy buziaczki. Wszystkiego najlepszego. Także proszę państwa, edukacja, Biblia, Słowo Boże. Jeszcze niezbadane Słowo Boże, bo było po prostu zakryte przed ludźmi Słowo Boże. Musi być jasność, musi być światło. Słowo Boże świeci coraz bardziej, aż do białego dnia. Także to, że ktoś pozna, to też o niczym nie świadczy. To można i wzrastać poznawanie Słowa Bożego. Wzrastać. Oczywiście, że to dobrze. Ale ciągle jesteśmy na jakiejś drodze. No, jakiś etap. Muzyka gra. Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Czas na informacje dnia. Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Polska kupi amerykański system mobilnych wyrzutni rakietowych. Umowa zostanie podpisana w środę. Wracają tymczasowe kontrole graniczne. Dotyczy to przejść na granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją.
Samorządy otrzymają dofinansowanie na wsparcie osób niepełnosprawnych. Ponad 1 000 000 000 zł zostanie wypłacone jeszcze w tym roku. Olga Bobienko, zapraszam. W środę zostanie podpisana umowa o zakupie przez Polskę amerykańskiego systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zakup ten jest elementem modernizacji polskich sił zbrojnych. Skrót HIMARS oznacza system artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Jego producentem jest firma Lockheed Martin. Pierwsze bojowe testy systemu miały miejsce podczas wojny w Iraku w 2004 roku. W kolejnych latach wyposażano w nie wojska artyleryjskie oraz oddziały piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Po Iraku przyszła kolej na Syrię i Afganistan. HIMARS montowane są na lekkich, opancerzonych ciężarówkach. Każda wyrzutnia składa się z 6 prowadnic. Standardowe uzbrojenie systemu stanowią pociski o zasięgu do 70 km. Wyrzutnie te mogą jednak również wystrzeliwać rakiety taktyczne o zasięgu do 300 km. Poza Stanami Zjednoczonymi mobilnymi wyrzutniami rakietowymi HIMARS dysponuje tylko kilka krajów. Są wśród nich Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Jordania. W ubiegłym roku 18 wyrzutni HIMARS kupiła Rumunia za 218 milionów dolarów. Polska jest drugim krajem europejskim, który będzie posiadał ten system. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Drugi stopień alarmowy dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego i przywrócone kontrole graniczne. To środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z organizacją konferencji bliskowschodniej. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w środę i czwartek. Od północy w stolicy obowiązywał będzie drugi stopień alarmowy CRP. Wprowadza się go w razie zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy cel ataku nie jest zidentyfikowany. W związku z organizacją konferencji bliskowschodniej od dzisiaj są również tymczasowo przywrócone kontrole graniczne. Dotyczy to przejść na granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji granice można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Najwięcej, bo 142 na granicy z Czechami, ze Słowacją 62, z Niemcami 48 i 12 na granicy z Litwą. Wybierający się w podróż powinni mieć ważne dokumenty, paszport albo dowód osobisty. Trzeba pamiętać, że przekroczenie granicy w miejscu niewyznaczonym będzie wykroczeniem i może się skończyć mandatem 500 zł. Kontrole straży granicznej będą wyrywkowe, a dotychczasowe doświadczenia związane z ich przywróceniem, na przykład w czasie euro czy szczytu klimatycznego, pokazały, że nie wpływają w istotny sposób na utrudnienia w ruchu drogowym. Relacjonowała Aleksandra Kupczyk. W tym roku samorządy otrzymają ponad 1 000 000 000 zł z budżetu FRON-u na wspieranie osób niepełnosprawnych w powiatach i województwach, informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Z tych środków finansowane będą m.in. warsztaty terapii zajęciowej umożliwiające osobom niepełnosprawnym rehabilitację społeczną i zawodową, podkreśla wiceminister resortu Krzysztof Michałkiewicz. Tych warsztatów jest ponad 700. W tamtym roku podnieśliśmy kwotę finansowania warsztatów do 16 596 zł. W tym roku dofinansujemy je w wysokości na jednego uczestnika kwotą 17 796 zł. Na następny rok przewidujemy, że także ta stawka miesięczna stopy wzrośnie i będzie wynosiła 18 996 zł. W najbliższych dniach powiaty i województwa otrzymają informacje, ile środków na zakłady aktywności zawodowej do nich trafi. Donald Trump potwierdził, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej odbędzie się 27 i 28 lutego. Gospodarzem drugiego szczytu z Kim Jong-unem będzie stolica Wietnamu. Hanoi jako miejsce rozmów zostało wybrane z inicjatywy północno-koreańskiej. Kluczowym argumentem miało być umiejscowienie ambasady tego kraju. Poprzednio Donald Trump spotkał się z Kim Jong-unem 12 czerwca w Singapurze. W kilkunastu miastach Rosji odbyły się marsze matczynego gniewu. Uczestnicy domagali się uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania stosowania represji wobec opozycji. W Moskwie i Petersburgu policja zatrzymała łącznie ponad 20 osób. W stolicy Rosji pokojową demonstrację próbowali zakłócić działacze nacjonalistycznego ugrupowania. Według różnych szacunków w Moskwie demonstrowało prawie 1500 osób. Marsze mijące ulicami stolicy wznosili hasła "Precz z państwem policyjnym" i "Dość tortur i przekrętów". Pokojową demonstrację próbowali zakłócić nacjonaliści z prokremlowskiej organizacji Serb, którzy wszczynali awantury, szarpali demonstrantów, prowokując bójki. Według portalu OWD Info monitorującego sytuację w Moskwie zatrzymano około 10 osób, w tym część to prowokatorzy z organizacji Serb. Z kolei w Petersburgu już dzień wcześniej policja
policja zatrzymała kilka osób zaangażowanych w organizację antyputinowskiej demonstracji, a w trakcie niedzielnego marszu aresztowano według różnych danych od 7 do 10 osób. Marsz Matczynego Gniewu zorganizował Ruch Otwarta Rosja, założony przez byłego więźnia politycznego Michała Chodorkowskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Niedziela pochmurna, większe przejaśnienia w centrum i wschodniej części kraju. Na zachodzie i północy będzie padał deszcz. Na termometrach od 4 stopni w Lublinie, 8 w centrum do 11 w Krakowie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I już prawie 6 minut po godzinie 15. Dziś jest niedziela 10. lutego. Boże Grzniewski. Dzień dobry, zapraszam Państwa na popołudniową odsłonę niedzielnego weekendu w Polskim Radiu 24. Gorący temat. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od decyzji w sprawie zakupu systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Poinformowali dziś o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i premier Mateusz Morawiecki, którzy odwiedzili pierwszą brygadę pancerną w Warszawie Wesołej. Jak mówił szef rządu, silna i nowoczesna armia to polska racja stanu. Jednocześnie premier podkreślił, że modernizacja armii zwiększy możliwości polityczne i gospodarcze kraju. Nowoczesna polska armia to polska racja stanu. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dziękuję pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej za przyjęcie, za przedstawienie naszego rosnącego potencjału artyleryjskiego, potencjału wojskowego. Polska ma długie, wspaniałe tradycje wojskowe. Kiedy mówimy o historii oręża polskiego, to przychodzą nam na myśl wielkie polskie zwycięstwa. W współczesnym świecie, wiedząc, że ta wiara w koniec historii niestety okazała się płonna, musimy mieć silną, nowoczesną armię. I do budowy silnej i nowoczesnej armii przede wszystkim przyczynią się również i są jej nieodzowną częścią wojska artyleryjskie, wojska pancerne, wojska rakietowe. I miałem dzisiaj okazję wysłuchać prezentacji, która potwierdza mi bardzo mocno to, że jesteśmy na dobrej drodze. Że jesteśmy na dobrej drodze do budowania takiego potencjału. Potencjału, który zwiększy możliwości polityczne, który zwiększy też możliwości geopolityczne i gospodarcze całej Rzeczpospolitej. Bo budowa silnej armii to również ogromne, ma również ogromne przełożenie na znaczenie Polski w Europie i znaczenie Polski w świecie. Nasze tradycje artyleryjskie są znakomite. To z podręcznika Polaka Kazimierza Siemianowicza przez 200 lat Europa uczyła się zasad artylerii i można powiedzieć ówczesnych prototypów wojsk rakietowych. Niedaleko stąd, prawie równo 188 lat temu była bitwa pod Olszynką Grochowską i tam też były użyte race kongrewskie. Rakiety, zwane czasami rakietami kongrewskimi. I te nasze tradycje dzisiaj przekładając na nowoczesność w naszej armii polskiej będziemy kontynuować razem z naszymi sojusznikami. Polska armia, polskie wojsko, państwo polskie wypełnia zobowiązania sojusznicze. Jest ważnym, coraz ważniejszym filarem flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego i coraz lepiej samodzielnie może wypełniać swoje zadania. Swoje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Bo jak pięknie powiedział pan pułkownik, prezentując nam tutaj w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej potencjał i plany, zwłaszcza w tej znakomitym uzbrojeniu, które kupujemy od naszego sojusznika, od Stanów Zjednoczonych w ramach programu HOMAR. Jak powiedział, wszystkie te rodzaje broni są ważne, ale najważniejsze jest morale. Tak jest, drodzy Państwo. Najważniejsze jest morale żołnierza polskiego. Morale żołnierza polskiego i jego wiara w to,
że jesteśmy w stanie i będziemy coraz lepiej mogli obronić suwerenność, bezpieczeństwo i dostatnie życie Polaków w Rzeczpospolitej. Silna polska armia jest niezbędna, jest niezbędnym ogniwem budowania silnej Rzeczpospolitej. Po to, żeby nie powtórzyła się niedobra przeszłość i po to, żebyśmy wygrali naszą przyszłość. Tak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki, który razem z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem zapowiedział zakup przez Polskę systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Będzie to kolejny element modernizacji wojsk rakietowych i artylerii po wprowadzeniu samobieżnych armatochaubic Krab i moździerzy samobieżnych RAK. Takie systemy rakietowe są wykorzystywane przez wiele sojuszniczych państw NATO. A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Daniel Bućkowski, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, jak pan ocenia decyzję w sprawie zakupu systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS? Czy ten system istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszego kraju? Znaczy, ocena zakupu jest jedna, nareszcie. Co do reszty, kupiliśmy jeden dywizjon. Ja rozumiem, że pan premier bardzo mocno zachwala, bo rzeczywiście system jest bardzo nowoczesny, ale kupienie jednego dywizjonu tych rakiet w przypadku obronności Polski jest tożsame z sytuacją, gdybyśmy kupili jeden okręt i zaczęli się strasznie chwalić tym, że jesteśmy już bezpieczni na Bałtyku. W tym samym czasie Rumunia kupiła 3 dywizjony i będzie ściągała. My mamy 20 wyrzutni, Rumunii bodajże 50. W sumie kupujemy 75 rakiet do tego. To wszystko spółki serwisowane, to będzie wszystko w Stanach Zjednoczonych, więc no, jest to dobry początek, jeśli ktoś rzeczywiście ten system nasz będzie rozwijał, czyli jeżeli po tym zakupie pójdą następne, bo jeżeli zostaniemy na tym jednym dywizjonie, to tak naprawdę sytuacja byłaby taka sama, jakbyśmy ustawili jedną baterię Patriotów. Fajnie wygląda, ale z punktu widzenia militarnego niewiele znaczy, tak więc dobrze, że jest początek, natomiast czekajmy na to, czy w najbliższym czasie będziemy dalej rozwijać, będziemy inwestowali w ten system, czy w jakiś sposób pozyskamy w końcu też technologię, która pozwoli nam przynajmniej serwisować, ewentualnie rozwijać cały system Homara, jak będziemy, prawda, inwestowali w armatochaubice, moździerze i tak dalej. Ponieważ to jest dopiero początek na bardzo, bardzo długiej drodze. Panie profesorze, a jakich zakupów powinniśmy jeszcze dokonać? W jakiej liczbie, aby to bezpieczeństwo naszego kraju było zapewnione? Czy na przykład, nie wiem, gdybyśmy kupili 3 takie systemy, to by wystarczyło, czy jednak to jest znacznie większe wyzwanie? To jest znacznie większe wyzwanie. Znaczy, każdy system dodatkowy wzmacnia, bo to jest kwestia mobilności. To przede wszystkim w przypadku HIMARS-a jest to kwestia strzel, zapomnij, strzel, uciekaj, przenieś się w dowolne miejsce, przezbroj po siski i uderz. Bo to jest ważne. Ważne jest też to, że tam mamy 2 typy rakiet. Jeden to są te rakiety na 60-70 km. One rzeczywiście są takim systemem samoładującym się do dużego ostrzału. I te, o których my tam wspominamy, czyli te rakiety o domyślności do 300 km, ale w tym przypadku to są 2 pociski, o ile mnie pamięć nie myli, na jednym tym podwoziu, na jednej tej wyrzutni. W przypadku rakiet tych 60-70 km zarządzanie czy ostrzeliwanie nimi jest już w naszych możliwościach technicznych. W przypadku rakiet, które strzelają na odległość 300 km, potrzebujemy też systemów naprowadzania. My nie mamy systemów naprowadzania, więc tutaj trzeba byłoby w razie czego współdziałać z Amerykanami i innymi członkami NATO, którzy też mają tego typu artylerię, ewentualnie mieć w obszarze, gdzie będą te potencjalnie można zaatakować naszych komandosów naprowadzających te rakiety lub wykorzystywać nasze myśliwce. Więc to wszystko jest dopiero kropelka w całym morzu zadań, które my mamy w ramach struktury NATO. Bo to jest też ważne, żebyśmy to budowali tak, aby być komponentem do działania w ramach całego NATO na tej wschodniej flance i bez wątpienia myślę, że powinniśmy iść w kierunku rumuńskim, czyli przynajmniej 3 dywizjony, jeżeli mamy w ogóle mieć tą taką realną siłę odstraszającą. Umowa w sprawie zakupu systemu HIMARS zostanie podpisana w środę na marginesie konferencji bliskowschodniej, która odbędzie się w Warszawie 13 i 14 lutego. No i właśnie teraz o przygotowaniach do tego wydarzenia chciałbym porozmawiać w związku z nim.
Premier Mateusz Morawiecki wprowadził stopień alarmowy Bravo CRP, czyli drugi w czterostopniowej skali dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego. On będzie obowiązywał na terenie Warszawy w dniach 11-15 lutego. Wcześniej w piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wprowadzeniu w Warszawie pierwszego stopnia alarmowego ARWA. Panie profesorze, na czym polegają te stopnie bezpieczeństwa i co one de facto oznaczają? Znaczy, sytuacja jest taka, to jest dokładnie, zarządzanie to jest podobne jak w przypadku Światowych Dni Młodzieży. Też mieliśmy alfa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo terrorystyczne, Bravo, jeżeli chodzi o system alarmowy CRP. To są te takie podstawowe, czyli powiedzmy pierwszy i drugi stopień, ale z tych umiarkowanych alarmowych. Alfę dajemy zawsze, kiedy mamy, czy też jesteśmy w stanie założyć, że mogą wystąpić jakieś zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub też cyberterrorystycznym i nie wiemy tak naprawdę, jaki to będzie rodzaj zagrożeń. Są bardzo trudne do przewidzenia, stąd też ten stopień alarmowy alfa jest po prostu postawienie w stan gotowości wszystkich służb, postawienie w stan gotowości zarządców firm, zarządców budynków administracji publicznej. Tu chodzi o to, żeby móc usuwać samochody parkowane w złych miejscach, żeby móc, prawda, analizować, przestrzegać czy sprawdzać, czy nie ma jakichś podejrzanych pakunków, żeby ściągnąć i w tryb alarmowy postawić nasze wszystkie służby. W przypadku CRP, Bravo, no to jest dokładnie to samo. Mamy możliwość przewidywalnego zagrożenia czy zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Dlatego brawo, że tutaj przede wszystkim chodzi o działania dezinformacyjne, między innymi w cyberprzestrzeni, ewentualnie próby zakłócenia czy też łączności, czy też zakłócenia po prostu całego przebiegu tego spotkania. Więc to są te takie podstawowe. W zasadzie nigdy żeśmy nie przeszli powyżej tych dwóch stopni alarmowych. Alfę po raz pierwszy chyba wprowadziliśmy w czasie Euro 2012, kiedy znaleziono taką tracę na Bugu, na której były ładunki wybuchowe, telefon komórkowy i zdjęcie akurat w tym momencie Stadionu Narodowego. Więc co pewien czas rzeczywiście ze względu bezpieczeństwa podnosimy się na ten pierwszy, ewentualnie ten drugi stopień. Potem mamy Charlie, czyli już ten stopień, kiedy mamy prawdopodobieństwo, że może coś nastąpić. I to już zupełnie inne zadania są służb jednostek administracji publicznej. No i na końcu, prawda, kiedy już jest rzeczywiście wystąpienie, realne wystąpienie zagrożenia, wtedy mamy te stopnie alarmowe Delta i one są zarówno w obszarze zagrożenia typowo antyterrorystycznego, jak i tego Delta CRP. Panie profesorze, a czy wprowadzone stopnie bezpieczeństwa w związku z konferencją bliskowschodnią mają jakieś konsekwencje dla codziennego funkcjonowania mieszkańców Warszawy? Mają, no bo przekładają się na obszary, na których nie wolno parkować, z których trzeba będzie zabrać samochody, przekładają się na możliwość zablokowania określonej przestrzeni, nie wiem, traktu królewskiego wokół zamku królewskiego, wzmożona czujność, jeżeli chodzi o samochody, o pakunki, o furgonetki, o różne inne tego typu rzeczy, które z doświadczenia wiemy były używane w różnego rodzaju atakach, plus uprawnienia dla administratorów budynków, jeśli chodzi o zwiększenie czujności, sprawdzanie czy też zwracanie większej uwagi na osoby, które są nieznane i tak dalej. Więc tu mamy szereg rozpisanych bardzo dokładnie w przypadku ustaw i rozporządzeń działań, które należy na poszczególnych poziomach realizować. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w budynkach, odpowiedzialne za centra zarządzania kryzysowego i tak dalej, wprowadzają właśnie na podstawie tych sygnałów cały system działań, który w danym momencie obowiązuje. A na ile takie spotkania, jak to, które odbędzie się w Warszawie, są potencjalnymi miejscami ataków terrorystycznych? Każde spotkanie, gdzie zjeżdżają osoby z całego świata, gdzie mamy przedstawicieli różnych państw, jest takim miejscem kuszącym, szczególnie, że obrady dotyczące Bliskiego Wschodu budzą, jak widać, bardzo duże kontrowersje.
tu jeszcze kwestie też tego, co Amerykanie ogłaszali przez pewien czas, prawda, dotyczące tego, czy będzie to amerykańskie, czy będzie to czy będzie to irańskie, czy będzie to antyirańskie. Wiadomo, że przyjeżdżają przedstawiciele Izraela. Więc tu, kiedy mamy tak niestabilną sytuację na terenie Bliskiego Wschodu, trzeba się liczyć z tym, iż ktoś w jakiejś formie, jeżeli mu się to uda lub będzie chciał zaistnieć przy tego typu wydarzeniach, ponieważ to jest właśnie taki moment kluczowy dla różnych grup, ale także dla osób, które są niezrównoważone emocjonalnie, żeby zaistnieć, żeby pokazać się. Więc kiedy takie wydarzenie następuje, ten podstawowy, czyli ten alfa poziom zagrożenia zawsze się uruchamia, żeby po prostu być, znaczy mieć wzmocnioną czujność. To nie jest tak, że jesteśmy pewni, że ktoś nas uderzy, bo gdybyśmy mieli takie informacje, to zapewne systemy były podniesione przynajmniej do czarni. Panie profesorze, a na ile w takich sytuacjach zabezpieczenie danej imprezy spoczywa tylko na organizatorze, czyli na Polsce, a na ile w zabezpieczeniu konferencji pomagają na przykład służby amerykańskie i izraelskie, no bo wiemy, że udział w konferencji zapowiedzieli między innymi wiceprezydent i sekretarz stanu USA, czy premier Izraela. Bez wątpienia w przypadku tego typu spotkań, tego typu imprez, działania wszelkich służb, które specjalne z różnych krajów są koordynowane. I to nie, myślę, że nie tylko Stany Zjednoczone, czy też Izrael. Przecież tak naprawdę kluczowe dla nas także są informacje i współdziałanie z naszymi sojusznikami, strukturach europejskich, z Niemcami, z Francją, z innymi krajami, które wiedzą, mogą monitorować, czy na przykład tam gdzieś pojawia się jakiś wzmożony ruch w sieci, czy tam pojawiają się jakieś informacje, czy gdzieś tam ktoś zaczyna zastanawiać się, czy próbuje odgrażać się, że w Warszawie będzie próbował coś działać. Więc służby nie powinny i nie działają w takim momencie całkowicie samotnie, bo kluczowy jest ten obieg informacji i ten, który mogą zapewnić Izraelczycy, i ten, który zapewnią powiedzmy Amerykanie, ale też informacji, które będą spływać z Kataru czy z różnych innych miejsc, bo w końcu to będzie taki punkt zapalny i bardzo ważny. Wszystkie kraje na pewno będą obserwować, bez względu na to, jaki efekt zostanie osiągnięty, takie wydarzenie, bo każde wydarzenie dotyczące Bliskiego Wschodu jest ze względu na niestabilną sytuację tam jest bardzo ważne. No właśnie, to teraz porozmawiajmy o temacie tej konferencji. Oficjalnie dyskusja będzie dotyczyła bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Uczestnicy zajmą się między innymi wojną w Jemenie czy Syrii. Natomiast najważniejszym zagadnieniem będzie Iran. Mówi się o tym, że de facto będzie to konferencja antyirańska. Teheran uznał to wydarzenie za akt wrogości. Stąd też w Warszawie zabraknie przedstawiciela Iranu czy też Rosji. No i tu, panie profesorze, pojawia się pytanie, czy bez tych dwóch ważnych państw można w ogóle dyskutować o bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie? Pytanie jeszcze ciekawsze, czy dałoby się wszystkie państwa na raz w jedno miejsce ściągnąć, biorąc pod uwagę ich interesy, co czasami bardzo skrajne, oraz biorąc pod uwagę fakt, że w momencie, w którym Amerykanie zaanonsowali tę konferencję, to de facto wyszli przed szereg, bo nawet nie myśmy to zaanonsowali, więc to już ustawiło określony sposób część krajów wobec tego spotkania. Polska dyplomacja robiła co mogła, pokazując między innymi Irańczykom, że to nie jest w nich wymierzone, ale tak naprawdę nie wiemy. No, a Izraelczycy wysyłają sygnały, że przyjazd ich to będzie właśnie ze względu na zagrożenie ze strony Iranu. Rosjanie nie chcą w to grać, choć przydaliby się tutaj. Marci mnie bardziej, że także nie chcą, przynajmniej nic nie wiem o tym, żeby się miała zjawić Turcja. De facto sojusznik natowski i kluczowy kraj, kluczowy gracz tutaj w tym regionie. Poza tym no, wykluczenie Libanu, bardzo takie specyficzne, czy też jakieś tam innego typu niesnaski, one powodują, że tak naprawdę będzie rozmawiała część krajów o Bliskim Wschodzie. I tak dobrze, że będzie rozmawiała, ale pamiętajmy, że nie tylko my gramy na tym poletku. Nie tak dawno Ayman al-Zawahiri, szef Al-Kaidy, przeprowadził bardzo gruntowne takie nagranie,
40-minutowy na temat tego, dlaczego nie wychodzą, czy nie działa ten system budowania kalifatu na Bliskim Wschodzie. On tutaj wskazywał też na państwa, na błędy, no, odwoływał się do tego, by tam jeszcze cały czas to, te działania, czy ich, czy państwa islamskiego z czasem, prawda, okazały się skuteczne, więc my nie działamy w próżni. My rozmawiamy o bezpieczeństwie, ale też musimy pamiętać, że w to wszystko wchodzi sytuacja uchodźców syryjskich, w to wchodzi sytuacja Kurdów, których też nie zaproszono. Więc jest wiele grup i wiele problemów, które być może tam nie zostaną poruszone. Choć gdyby chciać się wszystkie poruszyć, to bowiem się, że trzeba by się na tydzień zjechać i nie albo wiem, czy by się udało, albo na miesiąc. W takim razie, panie profesorze, jakich efektów, czy w ogóle jakichkolwiek z tego spotkania można się spodziewać, skoro ważnych krajów, jeśli chodzi o pokój na Bliskim Wschodzie, w Warszawie zabraknie? Wszystko zależy od tego, co chcą ugrać Amerykanie i Izraelczycy. Bo tak naprawdę to od nich zależy, jaki będzie wydźwięk. My możemy... Czyli Amerykanie chcą ugrać, tak? Chcą zarobić Amerykanie, chcą ugrać. Antyirańskie akcenty, jeżeli będziemy mogli, ale nie sądzę, by to... Znaczy, to, że zaczniemy rozmawiać, jest już wielkim plusem. To, że w Polsce to się zwrócę jako taką sytuację na dyplomacji. Czy coś ustalimy? Wątpię. Faktem jest, że... Zagrożeń, które byśmy stworzyli, byłby już wielkim plusem. Problemem jest także to, że Unia Europejska jako Unia Europejska no nie wystąpi tutaj w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali. Szefowej dyplomacji nie będzie, więc to też powoduje, że nie do końca te interesy także Unii Europejskiej będą tutaj uwzględniane. A też są przeróżne przecież. A Polska na organizacji tej konferencji według pana więcej może zyskać czy stracić? Naprawdę trudno powiedzieć, bo wszystko zależy właśnie od tego, trudno powiedzieć, kto będzie przewodniczył, czy rola polskiego gospodarza będzie tylko i wyłącznie do ograniczonej roli, że przywitają i oddadzą głos i zaczną przemawiać Amerykanie, Izraelczycy. Rzeczywiście też z naszej strony padną jakieś konkretne propozycje, jakieś pomysły, mam nadzieję uzgodnione z sojusznikami odnośnie tego, co na Bliskim Wschodzie się dzieje. Bo jeśli to rzeczywiście przerodzi się w konferencję, która uzna, że Iran jest głównym bad guy'em na tym całym obszarze i to przez niego jest wszystko, to nie rozwiąże to problemów, a tylko je nawarstwi. Nie mówiąc już o tym, że Iran, który zostanie tam napiętnowany, będzie też pamiętał o tym. Niekoniecznie to przełoży się na jakieś działania, nie wiem, kinetyczne, jak to niektórzy opowiadają, że agenci Iranu mogą się tutaj zjawić, ale niewątpliwie zaszkodzi to też naszym interesom w przyszłości z Iranem, a to byłoby bardzo ze szkodą dla Polski. A jak będzie o tym wszystkim, przekonamy się już po konferencji 13 i 14 lutego w Warszawie. Naszym gościem Polskiego Radia 24 był profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24, już prawie 29 minut po godzinie 15. Reklama. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Dziadostwo za plecami jest reklamę ciska. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet. My nie chcemy żadnej reklamy, proszę państwa, w niedzielę. Sklepy są zamknięte, precz z reklamą. Także Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom, Extra. Proszę państwa, dużo jest lichwy, dużo jest weksli. Trzeba z tym walczyć.
Radio Tok FM, głos z bliska i z daleka. Czy poznajesz ten głos? Ten głos, ten głos, ten głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie, metro też jest, trochę, żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Drodzy radiosłuchacze, z całego serca dziękujemy za zrozumienie i pomoc, jaką Państwo ofiarujecie dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. To dzięki Wam są to dzieła niezależne, dzięki Wam możemy...